Witam Państwa bardzo serdecznie, to jest gość telewizji Zabrze, a dziś naszym gościem jest dyrektor zespołu szkół nr 18 w Zabrzu, pan Wojciech Werner. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu. Spotykamy się, drodzy Państwo, dziś tu wyjazdowo przed budynkiem zabrzańskiego Plastyka, by opowiedzieć Państwu o niezwykłym wydarzeniu, które już jutro odbędzie się w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu. Mowa o 19. Międzynarodowym Festiwalu Rysowania Zabrze 2016. Panie dyrektorze, gdybyśmy mieli naszym telewizom przypomnieć, na czym polega ten festiwal rysowania? Jest to konkurs rysowania modela z natury. Otwarty konkurs, czyli nie trzeba się zapisywać, nie trzeba wcześniej przysyłać jakichś kart zgłoszeniowych, tylko każdy, kto czuje, że ma talent, że chce się sprawdzić, że chce porysować, chce miło spędzić czas, może przyjść na halę Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jutro o godzinie 9:00, może też być już wcześniej, no i rysować. Rysować modeli, którzy będą pozowali w strojach sportowych, bo w tym roku tematem festiwalu jest sport. Tutaj technika wykonywania tych prac jest dowolna. Ważne, żeby nie przekroczyć wymiaru B1. Tak. Ale można rysować na płótnie, na kartonie, na kartce papieru, węglem, pastelami, farbami. No, co w duszy nam gra? Tak, technika jest dowolna. Tak jak powiedziałem, że jest to konkurs otwarty. Chodzi generalnie o to, żebyśmy mogli przygotować te prace do wystawy. Prace, które potem są wyróżnione i nagrodzone. Są wystawiane nie tylko w Zabrzu. Wernisaż wystawy pokonkursowej jest 23 września w Kopalni Sztuki na ulicy Hagera. Natomiast potem ta wystawa jeździ często po Polsce i po Europie. Dlatego musimy przestrzegać określonego formatu, żeby było nam łatwiej potem przygotować wystawę. Panie dyrektorze, wszystko rozpoczyna się jutro o godzinie 10:00, oficjalne otwarcie przez władze naszego miasta i przez gości oficjalnych, a później widzę w programie nie tylko rysowanie, ale również występ zespołu Liceum Plastycznego w Zabrzu. Na czym ten występ będzie polegał? No ten występ, no niestety chyba nie dojdzie do skutku, muszę przyznać, przykro się stwierdzić, bo chłopak, który miał występować i jest członem zespołu muzycznego, się rozchorował. Ale mamy dwa inne zespoły muzyczne, które będą grały. Czyli generalnie polega to na tym, że jest grana na żywo muzyka podczas festiwalu i będą występowały także nasze zabrzańskie, czyli liderki z Mosiru. To naszemu artyście zabrzeńskiemu życzymy zdrowia. Oczywiście, tak jak już pan wspomniał, panie dyrektorze, oprócz tego rysowania wiele będzie się działo, żeby to rysowanie umilić. Chociaż już samo w sobie rysowanie jest miłą rzeczą, miłym zajęciem. Tak, dla maluchów mamy też przygotowane atrakcje, bo w festiwalu może brać udział każdy, nawet małe dzieci. My się śmiejemy, że nawet dwulatki, robiąc bazgroty, bo tak to się nazywa, rysują. To jest taki etap edukacji plastycznej, który każdy z nas przeszedł zresztą. To dla tych 2, 3, 5, 7, 10-latków będą dmuchańce. Jak się zmęczą, to mogą sobie poskakać i się zrelaksować. To też dzięki przychylności władz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Takie dmuchańce będą dostępne dla uczestników. Panie dyrektorze, wspomnieliśmy o tych najmłodszych. Nie ma oczywiście górnej granicy wiekowej, ale warto zaznaczyć, że ta cała konkurencja, ten festiwal odbywać się będzie w 10 kategoriach. Tak, 10 kategorii wiekowych przede wszystkim, ale wyłączamy także z tych kategorii wiekowych szkoły artystyczne, szkoły plastyczne, no żeby gdzieś tam stworzyć większe pole do popisu i konkurencyjność. Także w tym roku wprowadzamy także kategorie gimnazja plastyczne, czyli ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych. No i dzięki temu ta konkurencyjność uczniów gimnazjów, nazwijmy je nieartystycznych, będzie zwiększona. Kategorie najwyższe, no to powyżej 25 lat, czyli mam tutaj na myśli tych, którzy już ewentualnie kończyli studia. Mamy często, co roku zdarzają się, można powiedzieć, osoby, które w tej kategorii senior startują i też zdobywają nagrody. Jest 10 kategorii, więc w 10 kategoriach są nagrody i w 10 kategoriach jury przyznaje wyróżnienia. A to jury, no to profesjonaliści, to są pracownicy naukowi Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Krakowie. Przewodniczącym jury do tej pory był pan profesor Antoni Cygan, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W tym roku nie może uczestniczyć w obradach jury, ale będzie pan prorektor, pan Hańderek. Będziemy mieć w tym roku także po raz pierwszy jurora z zagranicy, panią profesor z Pakistanu,
Akademii Sztuk Pięknych w Pakistanie. Także bardzo, bardzo silne jury, międzynarodowe. Międzynarodowe jury, można powiedzieć śmietanka, zasiądzie i będzie oceniać te prace. Przypominam, drodzy Państwo, jutro w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu o 10:00 startuje 19. Międzynarodowy Festiwal Rysowania Zabrze 2015. No nie może Państwa tam zabraknąć, tak jak już Pan Dyrektor powiedział. Konkurs, festiwal jest otwarty dla każdego, dla tych najmłodszych i dla tych najstarszych. Może nawet całe rodziny przyjdą, pojawią się dziadek ze swoim wnukiem. Dzieje. Tak się często dzieje, przyjeżdżają całe rodziny, no bo to jest okres, kiedy dzieci no, powinny być w szkole, więc albo przyjeżdżają grupy szkolne, albo właśnie całe rodziny. I taka była idea tego festiwalu od początku. Ja zaznaczam, że pomysłodawcą festiwalu jest pan Witold Berus, kiedyś nauczyciel naszej szkoły plastycznej, teraz pracownik Urzędu Miejskiego. I on to tak wymyślił, tak, żeby zintegrować tą młodzież, dzieci, dorosłych, żeby ta sztuka, którą jest rysunek, sztuki plastyczne w ogóle były coraz bardziej rozpropagowane. No i myślę, że to się udaje. Gościem telewizji Zabrze był dyrektor zabrzeńskiego plastyka, czyli zespołu szkół numer 18, pan Wojciech Werner. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Pięknie dziękuję. A Państwu dziękuję za uwagę, życzę spokojnego, udanego wieczoru. Do zobaczenia.